Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj będzie o piosence, ale bez piosenki. To znaczy, zacznijmy od początku. Parę osób zgłosiło do mnie taki wniosek, prośbę, żebym przeanalizował tekst najnowszej piosenki Rammsteinu pod tytułem Deutschland. Jak wiecie, na moim kanale mam parę piosenek przerobionych właśnie w tekst, przetłumaczone i przeanalizowane. Natomiast z racji praw autorskich, których nie posiadam, z wiadomych powodów, no nie mogę tej piosenki użyć. Nie mogę użyć też, znaczy nie chcę ryzykować jakichkolwiek zdjęć związanych z zespołem Rammstein. Tym bardziej, że ten zespół jest aktualnie działający i mogą być z tego tytułu problemy. No, największy problem po prostu, że film będzie zdjęty z kanału, nie? Z powodu tego, że użyłem nie swojego materiału wideo. W związku z tym chciałbym zrobić analizę językową tej piosenki właśnie, nie? I tutaj kwestia tego rodzaju, po pierwsze, że tutaj u góry jest link do tej piosenki, także jeżeli chcecie ten film obejrzeć, ten mój teraz, dalej, no myślę, że najpierw trzeba byłoby się zapoznać z materiałem, czyli z piosenką. Oczywiście ten link też znajdziecie na dole w opisie i w pierwszym komentarzu moim pod filmem bezpośrednio link do tej piosenki. Natomiast chciałbym zrobić teraz analizę tej piosenki tekstową, jeżeli chodzi o język niemiecki. No dla Was, proszę bardzo. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o sam tekst, jest o Niemczech i jakby do Niemiec, do Niemczech skierowany, czyli do państwa. I tutaj na początku już jest taka pewna rzecz do wyjaśnienia, zaraz od samego początku. W języku niemieckim Deutschland ist. Państwo Niemcy są w liczbie pojedynczej. Dlaczego? Dlatego jest pojęcie, dlatego w tekście pojawia się zwrot du, ty, w sensie Niemcy. My mamy to inaczej w języku polskim. U nas słowo Niemcy jako państwo jest w liczbie mnogiej. Dlatego Niemcy są. Nie? To też jest takie kwestia do wyjaśnienia, czy też do wspomnienia, że u nas w języku polskim Niemcy jako państwo i Niemcy jako obywatele to jest to samo słowo. Wiesz, o co chodzi? Niemcy jako państwo to są Niemcy. Po niemiecku Deutschland. A Niemcy jako obywatele, ludzie mieszkający w Niemczech, urodzeni w Niemczech, mający, posiadający obywatelstwo niemieckie, to też są po polsku Niemcy. Tylko że po niemiecku to są die Deutschen. Czyli jeżeli chcecie tak podejść faktycznie merytorycznie, zróbcie sobie przerwę teraz na obejrzenie teledysku, na posłuchanie piosenki, jeżeli jej jeszcze nie znacie. No i wracajcie do mnie. Przerwa 3 sekundy. Witajcie ponownie. Tekst zaczyna się od zwrotu du hast. Du hast, du hast, du hast viel geweint. Jeżeli znacie repertuar Rammsteinu, to kojarzycie du hast. Jest inna piosenka o takim tytule dosłownie. I co tu jest? Tu nie chodzi o to, że ty masz. Du hast geweint. Tam jest jeszcze viel geweint. Du hast jest elementem czasu przyszłego. Perfekt. To jest czasownik posiłkowy. Dlatego du hast viel geweint. Musimy to przetłumaczyć. Ty dużo płakałeś. Płakałaś. Du hast viel geweint. Wiemy, że weinen to jest płakać. A geweint to jest czas przeszły. Czasownik weinen jest na szczęście czasownikiem regularnym. Tak jak spielen gespielt, tak jak machen gemacht, tak weinen geweint. Im Geist getrennt. Geist to jest duch. W duchu getrennt, podzielony. Bo trennen to jest dzielić, oddzielać. I getrennt jest jego czasem przeszłym. Przy okazji też warto wspomnieć, że to jest czasownik regularny, czyli jest trennen, getrennt. Geist
tutaj natomiast bym sięgnął po rzeczownik duszy, w duszy podzielony. No bo duch to jest dusza, nie? Takie, wiadomo, że to gdzieś oscyluje na, no nie wiem, czy powiedzieć na poezji, czy czasem nie przesadzam teraz, ale pewne rzeczy trzeba gdzieś tam sobie dopowiedzieć, domyśleć się. Im Herz vereint, w sercu zjednoczone. Tu jest użyty czasownik vereinen, zjednoczyć. No bo ein pochodzi od liczebnika eins, jeden, czyli zrobić jedno z dwóch państw. Kojarzycie historię Niemiec wschodnich, zachodnich, nie? Jest rzeczownik zjednoczenie vereinigung, die vereinigung. To wszystko się kręci wokół tego liczebnika, a w sumie jeden, ein, eins. Nie? W sercu zjednoczone, im Herz vereint. Serce, das Herz. Wir sind schon sehr lang zusammen. My jesteśmy już długo razem. No wir sind, czasownik sein, być, odmieniamy właśnie w ten sposób. W ogóle w tym tekście jest dużo takiej podstawowej, takiej gramatyki, wiecie, podstawowej gramatyki odmiany czasowników. Za chwilę zobaczycie zresztą. Także ten tekst można też właśnie w ten sposób potraktować, jako pewne przypomnienie sobie, czy utrwalenie form odmiany czasownikowej. W tej piosence są takie dopowiedzenia, czyli jest wokal prowadzony i potem są pewne dopowiedzenia do tego tekstu, czyli wir sind, my jesteśmy, i jest dopowiedzenie ihr seid, jesteście. Dein Atem kalt, twój oddech zimny. Atem, pewnie nie wiem, czy kojarzycie ten rzeczownik, ale musicie znać czasownik, z którego wynika ten rzeczownik, mianowicie czasownik oddychać. Czasownik oddychać to jest atmen. Atmen to jest oddychać. I der Atem to jest oddech. Das Herz in Flammen. Serce w płomieniach. Die Flamme to jest płomień. Flammen, liczba mnoga, płomienie. In Flammen, w płomieniach. Dorzućmy sobie rzeczowniki, które gdzieś kręcą się w okolicy, mianowicie ogień, Feuer, das Feuer, to jest ogień, i der Brand, pożar. Tak a propos, wiecie, ogień, pożar, płomienie. Das Feuer, der Brand, die Flammen. I do płomieni został dopasowany przymiotnik heiß. To nie są pieniądze. To jest gorące. So heiß. Tak gorące. W odniesieniu oczywiście do tych płomieni. Czasownik modalny können. Następny. Du kannst. Ty możesz. Jeden z sześciu czasowników modalnych. Können. Jeden z nich to właśnie jest. I potem mamy ich weiß. Ja wiem. Ich weiß. I tutaj dorzucę pewną informację. Słuchajcie. Czasownik wiedzieć, wissen, jest niedoceniony. Ja na przykład, jak ja widzę czasowniki nieregularne, to kojarzycie czasownik sein, być, przed chwilą się pojawił w odmianie, czasownik haben, mieć, i daje wissen jako trzeci czasownik, taki dosyć mocno nieregularny, tylko on jest w tych zestawieniach taki pomijany często. Dlaczego nieregularny? Ponieważ skoro jest wissen, wiedzieć, wissen, to jak jest ja wiem? Ich weiß. Może niektórzy z was pomyśleli ich wisse. Nie ma takiej formy, nie istnieje. Czyli jest bardzo mocno zniekształcona forma czasownika w liczbie pojedynczej. Nie? Ich weiß, du weißt, ty wiesz, i er, sie, es weiß. On, ona, ono wie. Warto wspomnieć o tym czasowniku, warto go pamiętać, zwłaszcza, że bardzo dużo osób popełnia albo błąd na tym czasowniku, mówię o moich uczniach, albo po prostu nie wie, jak się odmienia ten czasownik, nie? Sein, ich bin, haben, ich habe, wissen, ich weiß. I znowu się pojawia wir sind, my jesteśmy, i ihr bleibt, wy zostajecie. Małe wyjaśnienie teraz a propos czasownika bleiben, zostajecie, ihr bleibt. Zostajecie gdzieś, w domu, w Niemczech, w Polsce, że nie jedziecie z nami, tylko ruszacie się z kimś, jedziecie gdzieś, a my zostajemy, wir bleiben zu Hause na przykład, albo wy zostajecie w domu, ihr bleibt
zu Hause. Wy zostajecie w Niemczech. Ihr bleibt in Deutschland. Deutschland, mein Herz in Flammen. Niemcy, moje serce w płomieniach. Will dich lieben und verdammen. Will dich lieben und verdammen. Chcę cię kochać i przeklinać. Czasownik lieben, kochać, czasownik verdammen, przeklinać. Jest takie przekleństwo po niemiecku verdammt. Nie? My to tłumaczymy, tak najbliżej jest słowo cholera. No ale jak sami widzicie, skoro verdammen to jest przeklinać, to verdammt to jest takie o, przeklęte. Nie? Coś w tym stylu, no, tak brzmi jak brzmi. Dein Atem kalt, so jung und doch so alt. Twój oddech zimny, tak młody, a doch, bo so alt to jest tak stary, a doch to jest przecież, jednakże. Tu bym się skłonił w kierunku, żeby to jednak przetłumaczyć jako równocześnie. Nie? Czyli jesteś młoda, równocześnie tak stary. Taka moja interpretacja tłumaczenia oczywiście. Ich will dich nie verlassen. Ja cię nigdy nie chcę opuścić. I teraz kilka słów komentarza. Czasownik verlassen, może niektórzy z was kojarzą czasownik, który się pojawia na przykład w podręcznikach w kontekście opuszczać dom, das Haus verlassen, opuszczać budynek, das Gebäude verlassen. Natomiast warto wspomnieć, że verlassen to jest opuszczać w kontekście związku, czyli na przykład kobieta zostawia faceta, nie? Ona go zostawiła. Czyli nie użyjemy lassen w kontekście partnersko-relacyjnie, w relacji, że ktoś kogoś, tylko użyjemy właśnie verlassen. Kobieta go zostawiła. Ta kobieta go zostawiła. Die Frau hat ihn verlassen. Tego czasownika właśnie użyjemy. I właśnie o to znaczenie chodzi w tym tekście. Zostawić, w sensie opuścić. Nie chcieć być razem już więcej. Nie? Nasze polskie rzucić kogoś. Nie? Tylko rzucić kogoś to jest takie potoczne. Nie, to jest nigdy i ono nie wymaga drugiego zaprzeczenia, tak jak w polskim. Czyli używając nie, nie musicie używać ani dodatkowego kein, ani dodatkowego nicht. Nie załatwia sprawę. Ja nie chcę cię nigdy. Mamy dwie negacje w polskim. Ja nie, nigdy. A w niemieckim wystarczy jedno nie. I potem jest du weinst, powtórzone, czyli ty płaczesz. No odmiana czasownika weinen przez osoby, nie? Du weinst. Man kann dich lieben. Można cię kochać. Man kann to jest zwrot, jeżeli go nie znacie, to jest kann to jest oczywiście czasownik modalny, können. A man to jest zaimek bezosobowy. No i man kann to jest można. Man muss trzeba. Man soll należy. Man darf wolno coś zrobić. I z tej grupy jest właśnie użyty man kann dich lieben, można cię kochać. Du liebst, ty kochasz, ty kochasz, ty kochasz. Tam jest potrójne, no też odmiana czasownika lieben przez osoby. Ich liebe, ty, ja kocham, du liebst, ty kochasz. Man will dich und will dich hassen. I teraz jak to byśmy przełożyli? W moim mniemaniu, może się mylę, bo to cały czas troszeczkę oscyluje na pograniczu takiej interpretacji, ale skoro we wcześniejszym zdaniu zostało użyte man kann dich lieben, można cię kochać, to w tym zdaniu will w domyśle jest man. Man will dich hassen. Chce się cię nienawidzić. Chce się ciebie nienawidzić. Du hast. Du hast. Ty nienawidzisz. Ty nienawidzisz. Wspomnijmy, że du hast przez jedno S to jest początek tej piosenki, czyli ty masz. Tyle, że jest pisownia inna. Du hast to jest od czasownika haben. Natomiast du hast, ta sama wymowa, tam się niczym to nie różni, to jest od czasownika hassen, nienawidzić, nienawidzieć. No taka zabawa słowem. Oni lubią to zestawienie du hast. Du hast mich gefragt, nie? W tej piosence wcześniej, tej du hast, no jest tytuł taki, nie? Du hast, no. I dlatego to, tam w tamtej piosence jest zabawa, du hast mich, czyli ty masz mnie, ty mnie masz, ty nie mnie masz, ty masz mnie, a jednocześnie tak pisane, du hast mich, ty nienawidzisz mnie. Czy też po polsku brzmi lepiej, ty mnie nienawidzisz. Jedźmy dalej.
I teraz jest podane kilka słówek überheblich. Überheblich to jest arogancki, zarozumiały. Z czego to się bierze? Heben to jest podnosić. Über to jest coś ponad, coś ekstra. Chciałby się wspomnieć rzeczownik übermensch, ale go nie wspomnę. Überheblich to jest coś ponad normę, czyli jestem, wynoszę się ponad wszystkich, czyli jaki jestem do innych. Zrozumiały, arogancki, wydaje mi się, że jestem lepszy od innych. I tu następuje seria czasowników. Überlegen to jest zastanawiać się. To jest to samo co nachdenken. Jeżeli znacie czasownik nachdenken, to pamiętajcie, że überlegen jest jego synonimem. Übernehmen. Übernehmen to jest coś przejmować. W jakim kontekście? Że dziadek miał zakład i ojciec po nim przejął zakład. Hat übernommen. Ktoś prowadzi jakiś zakład, jakąś firmę i syn ma przejąć najstarsze dziedzictwo, nie? Carringtonowie, kojarzycie ten serial w ogóle? Tam było, tam Blake miał coś tam, firmę chciał przejąć, synowie chcieli przejąć, ktoś chciał przejąć, była walka o to, kto ma przejąć. Übernehmen, przejąć po kimś. Überraschen to jest zaskoczyć kogoś, bo Überraschung to jest niespodzianka. Du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht. Zaskoczyłaś mnie. Überfallen. Napaść. Fallen to jest spaść. Überfallen. Überfall to jest napad. I teraz ze słowa, które lekko się ocierają już nie wiem, czy mi tego filmu nie zdejmą za chwilę. Bo jest Deutschland über allen. O co chodzi? No w moim, no chociaż, dobra, wchodzę znowu w interpretację tekstu, ale musicie znać. Jest pierwsza zwrotka hymnu niemieckiego zabroniona. I tam jest fragment Deutschland über alles. Nie? Niemcy ponad wszystko. Alles to jest wszystko. Natomiast tutaj zostało użyte Deutschland über allen. Ponad wszystkich. O co chodzi z tym allen? Ale to są wszyscy. Über allen to jest nad i tam jest dativ. Dativ liczby mnogiej dodaje końcówkę n. Czyli jak jest ale, wszyscy, to über allen. Ponad wszystkich. Nie może być über alle. To jest niegramatycznie. Tak się, wiecie, lekko ociera się, te tematy się spotykają gdzieś, nie? Deine Liebe ist Fluch und Segen. Twoja miłość to jest przekleństwo i błogosławieństwo. Meine Liebe kann ich dir nicht geben. Mojej miłości nie mogę ci dać. Meine Liebe kann ich dir nicht geben. Gdybyśmy się uparli i chcieli zbudować to słowo, to zdanie, bardzo gramatycznie, to byłoby Ich kann dir meine Liebe nicht geben. Tak by brzmiało, tak wiecie, podręcznikowo. Ich kann dir meine Liebe nicht geben. Natomiast to zdanie zostało rozpoczęte od meine Liebe. No i dlatego jest kolejność taka, nie inna. Deutschland, du, ich, wir, ihr. No zaimieczki, nie? Pierwsza lekcja języka niemieckiego. Ty, my, przepraszam. Ty, ja, my, wy. Du, ich, wir, ihr. Wer hochsteigt, der wird tief fallen. Wer hochsteigt, kto wysoko się wspina, der wird tief fallen. Ten, tam jest czas przyszły. Wird fallen to jest futur eins. On spadnie głęboko. Kto wysoko się wspina, ten głęboko spadnie. No taka interpretacja mi przyszła, że im ktoś wyżej wspina, tym głębiej spadnie, nie? Czyli ten upadek będzie większy. Im wyżej, tym niebezpieczniej, tym gorzej, tym gorsze konsekwencje. Ale dobra, to wchodzę już w interpretację. Übermächtig to jest ponad władzę, takie posiadające ogromną władzę, przeogromne. Taka nadwładza, nadwładczy, bo to jest przymiotnik. Rzeczownikiem podstawowym jest die Macht, władza, i mächtig to jest władczy. Übermächtig to jest taki nadwładczy, czyli posiadający ogromną, przeogromną władzę. Übermächtig. Następny przymiotnik, überflüssig, to jest zbędny.
czyli totalne jakby zaprzeczenie, inna bajka. Überflüssig, zbędny, niepotrzebny. I potem mamy zwrot Übermenschen, überdrüssig, czyli mający dość nad ludzi. Überdrüssig sein, ich bin überdrüssig, czyli mam dość czegoś. Ich bin überdrüssig der Übermenschen. Mam dość nad ludzi, mam sprzykrzyło mi się to. Zbrzydło mi. Zbrzydli mi nad ludzie. Ich bin der Übermenschen überdrüssig. To tyle w temacie piosenki Rammsteinu pod tytułem Deutschland. Przypominam, że możecie stać się patronami mojego kanału. Wy, wpłacając mi jakieś kwoty co miesiąc, otrzymujecie ode mnie pewne rzeczy. I tu przypomnę, możecie dostać dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, a ci, co nie mają grupy na Facebooku, dostają taki tajemny kod do mojego postu, gdzie umieszczam zdania do tłumaczenia. Na Facebooku i na tym poście właśnie umieszczam zdania do tłumaczenia dla moich uczniów. To kosztuje 10 zł. Potem możecie dostać podsumowanie moich vlogów w formie papierowej do wydruku. To kosztuje 10 zł. Możecie wybrać albo ten pierwsze, te facebookowe, to jest pakiet A, albo ten pakiet B, czyli podsumowania papierowe. I pakiet C to jest dostęp do aplikacji Trener Słownictwa, gdzie macie przerobione moje vlogi, nie wszystkie jeszcze, ale na pewno już te ostatnie z 2 miesięcy i cofam się wstecz. Przerabiam moje vlogi w formie fiszek i ćwiczeń online właśnie w Trenerze Słownictwa. To jest pakiet C. Macie to rozpisane na dole w opisie i macie to rozpisane w tym pierwszym moim komentarzu pod filmem. Możecie też również brać udział w live'ach. Podzieliłem je wstępnie na 2 grupy. Grupę dla początkujących, tak zwany niemiecki od zera, i grupę dla średnio zaawansowanych. Nazwałem to niemiecki na rozbiegu. Niemiecki od zera nazwałem pakiet D, a niemiecki na rozbiegu, czyli dla średnio zaawansowanych, pakiet E. I on też kosztuje 10 zł. I z tych 5 pakietów możecie sobie wybrać to, co chcecie. Możecie wybrać tylko jedną rzecz, ale możecie wybrać wszystkie 5. Albo możecie sobie powybierać to, co wam będzie pasowało. Pamiętajcie, że możecie dostać na próbę dostęp do moich, do Ponsa, do trenera słownictwa, do tej aplikacji. Możecie dostać darmowy dostęp bez limitów. Tyle, że te lekcje są uboższe niż te w wersji mojej pełnej, czyli tam macie, w tej wersji darmowej macie lekcję, która się składa z 3, z 4 słówek albo zdań, natomiast macie możliwość przetestowania tego, możecie to za darmo zrobić i nie ma z tym problemu, możecie tam długo, tak długo być jak chcecie. Natomiast możecie też dostać próbny dostęp do mojego, do Facebooka, zobaczyć jak tam to działa i po jakimś czasie, po tygodniu, po kilku dniach możecie stwierdzić, chcę w tym uczestniczyć albo dziękuję, jednak to nie jest dla mnie. Nie? Myślę, że fajna oferta.